do miejsca, gdzie zbiera się ludzi po to, aby modlili się. Do takiego dużego budynku z kolorowymi oknami. Potocznie nazwanym Domem Bożym. Do miejsca, gdzie możemy przyjść, kiedy mamy jakiś problem. Tam jest piosenka, która nas śpiewa. Do miejsca, gdzie jeden pije, a reszta śpiewa. Cześć, jak się nazywa ta impreza? Jak miasto w Izraelu. Była tam kiedyś szopka. Urodził się tam Jezus Chrystus. A w szopce było dużo bytów. Dobra, to zadajcie to nas. Słyszałam, że idziecie gdzieś na jakąś fajną imprezę. A kto tam może w ogóle wbijać? No, takie duże dzieci. Właściwie już nie dzieci, ale się dorosłe. Mhm. Dla tych, którzy się posługują slangiem, nie zrozumiałem, dla dorosłych. Mhm. Buntują się? Chodzą do liceum, gimnazjum, są to studenci. Mhm. Chcą być odpowiedzialni, a nie zawsze im wychodzi. Aha. Ogólnie super impreza. No to super, no to ja też się wybiorę. No to cześć. Cześć. Bo wiemy, gdzie jechać, wiemy, na co jechać, a nie wiemy kiedy. Pomożecie? No to ta impreza jest na początku roku. Okej. W pierwszym tygodniu roku. Tak naprawdę to w pierwszą sobotę roku. O godzinie 19. Na miłość boską. To jest pierwsza część spotkania. Przedstawienie w wykonaniu naszej grupy. Zapraszamy! Ostatnia zagadka to cisza, refleksja, rozmowa z Bogiem, chwała, skupienie, zaduma, spotkanie z Jezusem, czyli adoracja, która odbędzie się po przedstawieniu 5 stycznia o godzinie 19. Zapraszamy! Droga i ukochana młodzieży, przypadło mi dzisiaj skierować do was parę słów jako proboszcza tej parafii i zaprosić was właśnie 5 stycznia na godzinę 19:00.
na spotkanie. Zależy nam, żeby spojrzeć wam w oczy, waszą młodość, wasze życie, waszą energię, żebyście ją ukierunkowali ku Chrystusowi. Ja wierzę w to, że twoja wola.